Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś Wam pokażę, co przygotowałam na Dzień Ojca. Oczywiście mówię bardzo cicho, dlatego że tata przed chwilą wrócił. Miałam pomysł, żeby to nagrać, jak tata gdzieś pojechał, ale niestety wrócił. I pokażę Wam, co jeszcze będę dopracowywać i co już mam. Będzie oczywiście lalka. Tak, ona wygląda serduszko i są też takie buźki. Piszę do taty i tutaj jest taka buźka i tam są życzenia. Życzenia bym przepisze, powiem co jest. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. Dużo zdrowia Ci życzę. Nie mogę się odczytać. Jak czegoś nie dosłyszycie, to sobie podgłośnie. Dobra, tutaj mam wstążkę, obwiążę to jakoś. I mam Oreo. Tutaj jest Oreo. I mam tutaj takie opakowanie z kota. Okej. Okay. Jeszcze będzie takie rozwieszone, ale to mam za chwilę, bo tata musi zejść na dół. I teraz obwiążę to z tą wstążką. Więc zaczynam. Teraz wygląda i wsadzam to do tego pudełka i to Oreo tak samo. Okej. Zeszedł. I będzie taki rozwieszony jakby plakat. Weźcie sobie kartkę, nożyczki. Nożyczki i kredki i jakiś ołówek. Najlepiej, żeby był potem jakiś sznurek, ale to pójdę później, bo na razie tata jest na górze. Okej. Mamy tutaj. I teraz rysujemy, malujemy dla taty, napiszemy. Jakoś to musimy udekorować, więc ja zaczynam. Nożyczki i odcinacie to, co nie jest Wam po prostu. W moim przypadku jest to takie coś. Za chwilę Wam pokażę dalej, ale muszę jeszcze dorysować. To wygląda to tak. Tutaj tak i tutaj są kolorki. Ja teraz idę po sznurek, więc za chwilę wracam. Żeby wziąć taki ładniejszy sznureczek, jak ja mam. Lub po prostu wziąć jakąś nitkę, igłę, nie igłę, co ja mówię. Takie rzeczy, żeby jakoś się to zaczepić. Bo powiem Wam na samym końcu, o co w tym chodzi. I musicie zrobić tutaj taką dziurkę. I z tyłu musicie przykleić taśmę. Tego zapomniałam Wam powiedzieć, ale już sobie biorę tasiemkę. Okej, teraz to tak wygląda i patrzcie. Tutaj możecie to zawiesić na tatyneczkę szafy, nie? Na Dzień Ojca, pewnie już był Dzień Ojca, ja to nagrywam, mówię wcześniej, ale muszę to też przerobić. I możecie to po prostu sobie tak zawiesić. Wiem, że nierówno jest ta wstążka, ale niech będzie zawiesić. I jest takie zawieszenie i potem jak to zobaczy, to tam troszeczkę dalej stoi taki termin. Więc będzie to tak wyglądało. Więc tak to wygląda. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał.